Pani premier, pamiętam, jak panią spotkałem w 2001 roku pod hotelem poselskim, gdzie pani mieszkała. I pani zostawała tym ambasadorem. Mówię, jak pani, pani premier, czy pani zna włoski? A pani powiedziała, że dla pani to pół roku nauczyć się włoskiego. No nie wiem, tak. Niesamowitą zdolność do języków obcych. Nie, nie mam takiej niesamowitej zdolności. Rozmawiałam z panem prezydentem Kwaśniewskim, że no jak to tym ambasadorem, ale przecież ja nie znam włoskiego. A on mi tak powiedział, to się nauczysz. Lat na stanowisku ambasadora przy Watykanie. Tak się ułożyło. 12 i 12, 12, prawda? 12. No właśnie. Ale trudno o bardziej, powiedziałbym, wypełnione życie. No, w jakim sensie tak. Ja pan, oczywiście liczymy 12 lat w polityce, nie licząc tego, co było przedtem, prawda? No to życie za przeszłe, ale to życie w kraju no, od 89 roku. To jednak było bardzo, bardzo bogate i muszę powiedzieć, jak tak sięgam wstecz, no to zakładam, tak myślę, że była to wielka przygoda. Nie miałam prawa tak myśleć, kiedy kończyłam studia. Kiedy kończyłam studia, nie rysowało się coś takiego, że będę mogła osobiście uczestniczyć w takiej przemianie i że sama będę coś tak konkretnego w tym robić. No konkretnego. Została pani pierwszą kobietą na stanowisku premiera. No właśnie, to było wszystko dosyć nieoczekiwane i no na pewno niezaplanowane. Pani o tym, że ma zostać premierem, dowiedziała się w Londynie przez telefon profesora Geremka. No i tak to właśnie było, że wyjeżdżając, nawet mi do głowy nie przyszło, bo nawet nikt nie wspominał wtedy, tylko toczyła się dyskusja wokół no, zaprzysiężenia rządu premiera Pawlaka, prawda? I to się przeciągało. Nie można było zdobyć tej większości, co już teraz wszyscy dobrze znamy. Wtedy to były takie jeszcze nowości, prawda, że nie poszukuje się większości głosów. No i ja tylko pamiętam, że pytałam profesora Geremka, jak już w nocy no, nie doszło do tego głosowania. Ja mówię, czy ja w końcu mogę jechać do tego Londynu? Mogę lecieć, bo tam mam posiedzenie fundacji. Tak, mówi, już chyba nic ważnego się nie stanie. I się okazało, że jak tylko wsiadłem do samolotu do Londynu, to właśnie wtedy zadecydowano, że będzie tworzony może nowy układ partyjny w parlamencie. I wtedy ktoś zaproponował, że ja bym mogła stanąć na czele tego rządu. Ale też, o czym piszę zresztą w mojej książce, że dla młodych ludzi obecnie no to jest niewyobrażalne, że mnie poszukiwano w tym Londynie przez prawie pół dnia, bo nikt nie wiedział, gdzie ja jestem, prawda? Teraz w dobie telefonu komórkowego i już wiadomo, gdzie człowiek jest. A to był 92 rok i proszę zwrócić uwagę, jak strasznie to wszystko poszło do przodu. I nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy siedząc na posiedzeniu tej fundacji, kiedyśmy tam dyskutowali kolejne plany, kolejne konferencje, nagle dostałam taką małą karteczkę. Ambasada polska prosi o telefon. Jak dostałem tę karteczkę, mówię sobie, to nie jest dobry sygnał. Skoro mnie tu po południu rano wyjechałam, ambasada prosi o telefon, musi być jakaś awantura. I ambasador mi powiedział, jest pani brana pod uwagę jako kandydat na premiera. Złapałam się stołu i mówię, czy pan to tak, proszę, połączy, niech pani dzwoni do pana profesora Geremka. No i tak to właśnie się stało. No i wpakowałem się z powrotem do samolotu następnego dnia i wróciłam do Polski. A myślała pani, właśnie współpracując z Lechem Wałęsą jako prezydentem, w co ja się wpakowałam? No wie pan, takie myśli to mnie w ogóle od początku przychodziły zawsze, ale nie można ich było ujawniać, ale przecież no, trudno nie mieć takiej refleksji, prawda? Co to jest, jakie to, jaki jest ten mechanizm funkcjonowania, jakie to są różne charaktery i co więcej, zawsze na to zwracam uwagę, o tym mówię też moim studentom, że myśmy jednak to wszystko tworzyli w warunkach zupełnie takich świeżych, nie mając ustabilizowanych reguł gry, nie mając zakorzenionej kultury politycznej. Ale Wałęsa się rozpychał poza konstytucję, była falandyzacja. Wie pan, to jest takie znamienne. Wałęsa był człowiekiem, który ma
instynkt polityczny. On wiedział, jak się uprawia politykę. Konstytucja, no dobrze, no możemy ją mieć, ale ona nie może przeszkadzać, prawda? Więc stąd było też czasami bardzo trudno. Moja rozmowa z prezydentem była czasami rozmową na dwóch różnych poziomach, bo ja starałam się używać argumentów konstytucyjnych, a prezydent Wałęsa używał argumentów politycznych. I pamiętam, jak już ten mój rząd upadł, prawda, i musiałam złożyć dymisję. Ja chodziłam z tą dymisją i nie mogłam jej złożyć, bo pan prezydent Wałęsa nie chciał mi wyznaczyć terminu. I jak ja mówię, panie prezydencie, no ja dzwoniłam, muszę. I potem żeśmy w końcu się spotkali w Sejmie, bo pojechałam do Sejmu, jak się dowiedziałam, że jest. I tam mnie przyjął. I jak to pan prezydent Wałęsa mówi, no to pani chce złożyć, ale ja nie przyjmę. Ja mówię, pan musi przyjąć, nie ma szans konstytucyjnie. To tak spojrzał na mnie z takim trochę zgastem i powiedział, widzę, że nie macie woli do rządzenia. Ale ten trudny charakter Wałęsy powrócił do pani, już jako do ambasadora. Jeszcze za życia Jana Pawła II były różne uroczystości. Przyjeżdżali wysocy rangą przedstawiciele z Polski. Pamiętam chyba rocznicę w 2003 roku, rocznicę wyboru Jana Pawła na Stolicę Apostolską. I pamiętam wtedy wysiłki pana premiera Mazowieckiego, żeby pan prezydent Wałęsa zgodził się iść razem z panem prezydentem Kwaśniewskim, usiąść razem. No, znamy pana prezydenta Wałęsę i wiemy, było twarde nie, nie i nie. Ile było wysiłków, nie dało rady. Dlatego trzeba było organizować dwa odrębne programy. Jeden dla pana prezydenta Kwaśniewskiego, drugi dla pana prezydenta Wałęsy. Bo Wałęsa się nie chciał z nim spotkać w ogóle. Nie, bo to był ten uraz, jak dobrze pamiętamy, po wyborach i wtedy ta słynna scena w telewizji. I pamiętam, że żadna argumentacja nie trafiała. Wydawało się, że najbardziej tutaj przekonywujący mógłby być właśnie Tadeusz Mazowiecki, ale i także on nie przekonał Lecha Wałęsy w ówczesnych warunkach. I tak dopiero, jak mówimy, stał się cud. Po śmierci papieża. I dopiero wtedy nastąpiło to pojednanie, które, jak widzimy, trwa do dzisiaj. Dzisiaj już w pełnej, jak najbardziej, symbiozie. Była pani ambasadorem trzech papieży. Tak, zresztą taki jest tytuł książki. U trzech papieży. Zawsze podkreślam, bo ja nie byłam ambasadorem papieża. Ja byłam ambasadorem polskim, akredytowanym u papieża, tak można powiedzieć, prawda? U trzech papieży. No, tak się złożyło, że zaczęłam z Janem Pawłem II. Miałam to wielkie szczęście, że jeszcze był Jan Paweł II przez prawie 4 lata. No i następnie cały okres pontyfikatu papieża Benedykta i moja końcówka przypadła na początek pontyfikatu papieża Franciszka. No ale to, że przypadła ta końcówka moja na początek pontyfikatu, spowodowało, że poznałam papieża Franciszka, że miałam szansę jeszcze w tamtym okresie kilkakrotnie się z nim spotkać. Być może to potem zaowocowało, że papież mnie powołał do swojej komisji teraz, prawda, do tej swojej rady i już przedłużył mi mandat na kolejną, drugą kadencję, prawda, i dlatego tak nawet było zabawnie, jak ostatnio, właśnie 2 miesiące temu, byłam u papieża Franciszka i tak rozmawiamy, papież tak do mnie podchodzi i mówi tak, lei sempre in prima fila, to znaczy pani zawsze w pierwszym rzędzie, właściwie. No właśnie, bo pani zawsze miała specjalne fory u tych papieży. No jakoś tak to było, że nie wiem, no ale wspominam właściwie każdego inaczej, ale z każdym bardzo dobrze tę współpracę wspominam. Mimo że końcówka, te 4 ostatnie lata pontyfikatu Jana Pawła II, on już był ciężko chory. Był ciężko chory, był trudny, ale bym powiedziała, że miał doskonałe rozeznanie sytuacji światowej. Doskonałe rozeznanie. I on naprawdę nie obawiał się nawet wchodzić, jak ja to nazywam, w spór ze światem, w momencie, kiedy widział coś dalej, aniżeli inni przywódcy. I ja miałam takie wrażenie, będąc tyle lat przy Janie Pawle II, że on rzeczywiście widział pewne rzeczy dalej. Ja myślę, że właśnie to, że on już nawet w momencie, kiedy obejmował swój pontyfikat, kiedy zaczynał, to on też już patrzył dalej niż politycy. On już dostrzegał możliwość zlikwidowania podziału światowego, jaki tu istniał, chociaż liderzy polityczni jeszcze tego nie zakładali. I na zamianie tego sporu. Czuła pani premier jego świętość? Ja czułam jego siłę, czułam jego niebywałą charyzmę, jego moc, jego siłę. On słaby, schorowany, ale
ale z niego emanowała siła, ile razy się do niego podchodziło, także i to dodawało też nam siły. Była taka śmieszna sytuacja, że Jerzy Buzek się pomylił i przedstawił, i przedstawił panią jako Hannę Gronkiewicz-Waltz. Tak. Ja do dzisiaj pamiętam ten wzrok papieża, tak stał, spojrzał na Jerzego Buzka, spojrzał na mnie i mówi, to jest Hanna Suchocka, poznałbym ją na końcu panią świata. Panią Hanię na końcu świata. Tak.